zwycięzców się nie osądza. Wygraliście Wino Wrocławiu różnicą 5 punktów, ale czy wiesz, ile czasu w tym spotkaniu Noteś prowadziła? Nie mam pojęcia. Prowadziła tylko po jednej akcji na początku, a wasza niefrasobliwość doprowadziła do tego, że ta końcówka była bardzo wyrównana. Niestety, no znowu nam się pojawia taki mecz. Poprzedni w środę we Wrocławiu było to samo. Powinniśmy naprawdę spokojnie, nie ujmując drużynie przeciwnej, w pierwszej połowie wyjść na prowadzenie ponad 20-punktowe i zakończyć ten mecz. Bo drugi raz tam to się zdarza pod rząd i tutaj cudem wygraliśmy. Niepotrzebnie zupełnie robimy nerwowe końcówki. A może wy lubicie takie nerwowe końcówki? Bo Wrocławiu była szczęśliwa też nerwowa końcówka. No nie, tutaj tak, 20 punktami prowadziliście już przecież w drugiej kwarcie. No niestety, no nie potrafimy dobić tego przeciwnika. Jeden mecz taki był tylko w Katowicach, gdzie faktycznie wygraliśmy ponad 20 i Katowice nie miały nic do powiedzenia. Chyba to wynika z naszej młodości. Niestety niekiedy fantazja nas ponosi w ataku. Dajemy straty, dajemy się podwajać. Niestety. Ale ważne, że wygrywamy, to jest najważniejsze i idziemy do góry. Od tego właśnie zacząłem, a może nie chcecie, żeby Mateusz Stępkowski pojawił się na parkiecie? No niestety. No, po raz kolejny jedzie z nami na wyjazd. Chociaż ma też inne obowiązki, szkoła i tak dalej, ale no niestety nie umożliwiamy mu wejścia na parkiet. Cały czas walczycie o to czwarte miejsce w tabeli, przewagę własnego parkietu w playoffach. To zwycięstwo wam te drzwi cały czas otwiera. Jeszcze tak, szerzej. Myślimy, że zagramy jeszcze z przewagą parkietu w playoffach. Wystarczy wygrać 2 kolejne mecze i mamy ten upragniony cel. Myślę, że jesteśmy spokojnie w stanie to zrobić, żeby zagrać na przykład z Tychami, chyba tylko z Tychami może. Z Tychami, z przewagą parkietu. Chciałbym pozdrowić Zuzannę Górską, bo mnie bardzo prosiła. Pozdrawiam cię.